Już 14 raz spółdzielcy z Legionowa Niedzielę Palmową spędzili na kurpiach w miejscowości Łyse. Niedzielną wycieczkę, podobnie jak i wszystkie pozostałe, zorganizował Spółdzielczy Ośrodek Kultury przy wsparciu finansowym SMLW. Największą atrakcją to jest właśnie Palma Kurpiowska. Wyjątkowo dopisała pogoda i ilość palm, jakie dzisiaj, w dniu dzisiejszym mogliśmy obejrzeć, i wielkość, i jakość, i różnorodność przerosła w oczekiwania wszystkich wyjeżdżających. Szczególnie tych, którzy do Łysych pojechali po raz pierwszy. Z wnuczkiem byłam pierwszy raz. No jesteśmy bardzo zadowoleni. Na pewno nie ostatni, prawda? Pięknie było, palmy pięknie, w kościele msza piękna, także wszystko w porządku. Zadowoleni jesteśmy bardzo. My byłyśmy pierwszy raz i bardzo się cieszymy, że namówiła nas na tą wycieczkę koleżanka, na tą pielgrzymkę. Było bardzo fajnie, jesteśmy bardzo zaskoczone, że tak fajnie to wszystko przebiega, że jest to podziwiać, naprawdę. I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o wielkanocne palmy. Była kolorowa procesja. Nie pamiętam, żeby w ubiegłym roku była tak piękna, tak kolorowa, tak cudowna, że czułam się naprawdę jak w krainie czarów Ala. Po tych uroczystościach właśnie takich, jak powiedzmy, religijnych, jest tak zwana część artystyczna, folklorystyczna, połączona z występami zespołów ludowych, kurpiowskich, ościennych gmin. Jak również jest kiermasz rękodzieła, kiermasz kulinarny. Wyjazd na Niedzielę Palmową do Łysych był czwartą w tym roku wycieczką autokarową zorganizowaną przez Spółdzielczy Ośrodek Kultury. W tym roku byliśmy w sanktuarium w Licheniu, byliśmy dwa razy na wyjeździe w Uniejowie, w termach Uniejów, a następne planowane wyjazdy to najbliższy, to jest właśnie Spicimierz w Boże Ciało, Kwietne Dywany, Termy Uniejów w maju i Kraków w czerwcu. Szczegółowych informacji na temat tych wycieczek należy szukać w klubie 411 lub w scenie 210.